Tymczasem do szkoły dotarł ojciec Konrada. Mężczyzna jest zaskoczony i nie wie, dlaczego dyrektor chce z nim pilnie rozmawiać. Dobrze, dobrze. Panie dyrektorze, to ojciec Konrada, zadzwonię, pan Wojcieszko. No, przepraszam. Dzień dobry, Adam Wojcieszko, miałem się zgłosić do pana. Dzień dobry, proszę wejść. Coś się stało? Tak, proszę usiąść. Widzi pan, jedna z uczennic przekazała mi niepokojącą informację. Podobno pana syn twierdzi, że stosuje pan wobec niego przemoc. Słucham? Ja? Konrad ma siniaki zadrapania i tak to tłumaczy, że pan go bije. Przecież to bzdury, to nieprawda. W życiu ręki na syna nie podniosłem. No może jestem wymagający, nie przeczę, ale nigdy przenigdy czegoś takiego bym nie zrobił. To absurd. Nie zauważył pan tych śladów? Widziałem, ale Konrad powiedział, że zrobił sobie to na WF-ie. Panie dyrektorze... Właśnie rozmawiam z ojcem Konradem. Tak, ja przepraszam, ja właśnie w tej sprawie, ale to nie tata go bije, tylko on bierze udział w nielegalnych walkach, w ustawkach, no i właśnie teraz się biją. Co? Mój Konrad? No, tak biją się. To pokaż, czy to jest. Może. Zastraszony przez maturzystów, Konrad walczy z dużo silniejszym od siebie przeciwnikiem. Tym razem chłopak zostaje ciężko pobity i pokonany. Powoli, powoli, wstawaj, wstawaj. Dzwonię na pogotowie. A wy się stąd nie ruszajcie. Konrad. Halo, pogotowie? Patrz. Ja przepraszam, ja nie chciałem. Oni mnie zmusili, ja przepraszam. Czemu cię zmusili? Bo ja miałem u nich duch, potem mówili, że zrobią coś, ma nic. Ale jak to? Konrad... Patrz się cały czas. Dobrze, dobrze. Pogotowie już jedzie. Policja zresztą też. Zmusili go do walki, bo miał duch. Powiedziałem, zostańcie! A potem chcieli coś zrobić Monice. Ej, nie zamykaj oczu. Kto cię zmuszał? Oni. No pięknie, panowie. Wzorowi uczniowie. Wzór do naśladowania. Ludzie, co się z wami dzieje? Skąd w was tyle okrucieństwa? No ale... Milczycie. Ale kara was nie minie i to surowa. Obiecuję wam.